Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Etnograficznym w Warszawie na wystawie Eureka, czyli Odkrywam. Jest to wystawa pokazująca relacje między filozofią a sztuką i przy okazji tej wystawy chcemy porozmawiać o kilku kwestiach zajmujących filozofów od najdawniejszych lat, ale także ważnych dla nas dzisiaj. Do rozmowy dzisiejszej, która będzie dotyczyła tego, czym jest mądrość, a czym głupota i czy jakieś są między nimi zależności, a jak tak, to jakie, zaprosiłam doktora filozofii i doradcę filozoficznego pana Tomasza Femiaka, a także psychologa filozofującego, prezesa Towarzystwa Humanistycznego Andrzeja Dominiczaka. Filozofia ze swojej definicji jest, tak się ją tłumaczy to słowo, umiłowaniem mądrości, czy miłością do mądrości. I wydaje się, że mądrość jest czymś, co pojmujemy intuicyjnie, ale gdy zapytać się, czym mądrość jest, okazuje się, że znajdujemy na to wiele odpowiedzi. Bardzo często mądrość jest utożsamiana z wiedzą, co niekoniecznie musi być prawdą. Czym zatem jest ta mądrość, której poszukują filozofowie? Tak, no co tu powiedzieć na taki mądry temat? Gdybym wiedział, czym ta mądrość jest, to pewnie mnie by tu nie było, tylko chodziłbym po ulicach i rozdawał już tą mądrość albo pisał mądre książki. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć, czym ona mi się w tym momencie mojego życia przedstawia, to bym powiedział, że dla mnie jest to pewien stan, który mi się udziela, czyli że co najwyżej bywam mądry w jakichś momentach. I uważam, że jeżeli chodzi o filozofię i praktyczne aspekty, to on nas uczy, jak częściej bywać w tych momentach mądrości, zauważać, że te momenty na nas spływają, czy przychodzą do nas. I krótko mówiąc, ćwiczyć się w tym, by ten stan utrzymywał się z nami jak najdłużej. To tak bym pokrótce odpowiedział. I to bliskie jest, myślę, takiemu antycznemu podejściu filozofii, które ja traktuję jako bardzo praktyczne i nawiązujące do tej praktyki. Wspomniałaś o tych definicjach filozofii, że to jest umiłowanie mądrości i długi czas filozofia dla mnie była takim umiłowaniem mądrości, ale mamy też inne definicje, na przykład definicja, która powiada, że jest to ćwiczenie się w śmierci lub do śmierci. Jak to rozumieć, to może w dalszej części dyskusji sobie powiemy, ale to byłby ten aspekt praktyczny filozofii. Czy też druga definicja, która powiada, że jest to upadabnianie się do tego, co boskie, na tyle, ile jest to człowiekowi możliwe czy dostępne. I znowuż tutaj pytanie, czym jest to ten pierwiastek boski, co to jest to upodabnianie, to może znowuż dalej w dyskusji jeszcze sobie powiemy. Natomiast dla antycznych, jakbyśmy mieli tutaj odwoływać na przykład do psychologii homeryckiej, to oni odróżniali różne stany, rozpoznawali je i taki moment spłynięcia na człowieka mądrości oni odróżniali od takiego normalnego stanu, kiedy człowiek wykonuje jakieś działania, pracę, to był taki normalny stan, ale oprócz tego zdarzały się też inne takie stany natchnienia, które oni rozpoznawali, zauważali i korzystali z nich jako pewien rodzaj podpowiedzi, czy też czynnika wpływającego na jakość życia, czy też sposób życia. To może na ten moment tyle i przekażę. Wspomniałeś o tym, że między innymi były takie koncepcje, które mówiły o tym, że ta mądrość płynie z natchnienia, ale czy psycholog by się zgodził? Psycholog, który równocześnie przecież zajmuje się namysłem filozoficznym, czy byś się zgodził z tym, że mądrość płynie z natchnienia, czy być może jest jakąś wypracowaną, czy możliwą do wypracowania postawą, naszym nastawieniem do życia? Rzadko mi się zdarza, żebym uchylał się od polemiki. Może dlatego, że no, przynajmniej czasem staram się być mądry. W tym wypadku nie mam stanowiska akurat co do roli czy miejsca natchnienia
w związku z mądrością. Na przykład, czy mądrość poprzedza natchnienie, albo jakoś ułatwia natchnienie, czy odwrotnie, to natchnienie jest źródłem mądrości. To akurat o tym nie myślałem nigdy, chociaż wiedząc, że będziemy w przybytku sztuki, może powinienem. Z psychologicznej i mojej osobistej perspektywy mądrość jest pewnym nastawieniem rzeczywiście, a mianowicie pragnieniem, chęcią autentyczną zrozumienia innego człowieka, innych ludzi, całego świata ludzkiego i w ogóle całego świata w jakiejś mierze, chociaż myślę, że mówiąc o mądrości mamy na myśli świat ludzki przede wszystkim, a to, co się z mądrością na ogół kojarzy, czyli z jednej strony to, co powiedziałaś, wiedza, inteligencja, to są niespecyficzne narzędzia, które przecież mogą służyć również głupocie, tak samo głupocie jak mądrości. Jak ktoś bardzo głupi chce dowieść jakiejś swojej głupiej opinii, poglądu, czy coś tam przewalczyć, co jest bardzo niemądre i jest przy tym inteligentny, no to oczywiście może to zrobić skuteczniej, znając na przykład słabe punkty psychiki ludzkiej czy jakiejś konkretnej osoby. Z drugiej strony ta chęć, pragnienie autentycznego rozumienia, poza tym, że mylnie jest kojarzona właśnie z tymi narzędziami niespecyficznymi, też no, prowadzi do pewnych konsekwencji, które na ogół są w definicjach mądrości, innych niż te, które Tomek przywołał, wymieniane jako cechy mądrości albo atrybuty mądrości. Ja uważam, że raczej atrybuty i konsekwencje tej fundamentalnej mądrości, jaką jest sama chęć rozumienia, o wiele ważniejsza niż różne inne chęci, które nam się pojawiają w kontakcie z ludźmi, ale też bez kontaktu z ludźmi, gdy myślimy o ludziach, o naszym miejscu w świecie społecznym, w relacjach i tak dalej. Czyli takie właśnie konsekwencje, jak otwartość, jak gotowość, chęć i skłonność do uwzględnienia wszystkich aspektów problemu przy wydawaniu sądu. No to jest ulubiona myśl Bertranda Russella oczywiście, mojego ulubionego filozofa. I tolerancja, otwartość i na przykład gotowość do pogodzenia się z niepewnością, z tym, że bardzo dużo rzeczy, które myślimy, tylko nam się wydaje. I to nie znaczy, że to jest bezwartościowe, bo staramy się to uzasadnić i może nam się wydawać ze stosunkowo dużym stopniem pewności. Ale żebyśmy się nie upierali, co jest cechą współczesnych ludzi, że wiemy to na pewno. Oczywiście są wyjątki, nie będę na razie podawał przykładów, żeby nie wekslować dyskusji na boczny tor, ale właśnie jest tam ileś tych konsekwencji, które są nieuchronne. Też wspomniałem w innej z naszych rozmów o tej gotowości do pogodzenia się z faktem, że nie możemy się pogodzić w jakiejś sprawie, prawda? Bez wyciągania zbyt daleko idących wniosków, że to znaczy, że ten ktoś drugi jest jakimś naszym wrogiem, czy że go nie lubimy tylko dlatego, że w jakiejś sprawie się nie godzimy. Także rodzi się dystans, rodzi się otwartość na każdą informację, na cokolwiek, co ktoś nam powie, o czym wcześniej być może nie pomyśleliśmy, prawda? Także to Mill z kolei, mając na myśli wolność, ale myślę, że chcąc, nie chcąc, mówił też o mądrości, powiedział, że jeżeli ktoś zna tylko własną opinię w jakiejś sprawie, niewiele o niej wie. To jest bardzo ważne również z punktu widzenia mądrości, prawda? To musimy o tym zawsze pamiętać, że nagle ktoś, ktokolwiek naprawdę może nam powiedzieć, jeżeli chcemy go zrozumieć, wysłuchać i przynajmniej rozważyć, niekoniecznie wszystko przyjąć do wiadomości, ale rozważyć to, co nam mówi, no to budujemy mądrość w oparciu o ten fundament, którym jest ta chęć zrozumienia. Tutaj ja bym, skojarzyło mi się od razu, jak wspomniałeś o w jednym z wątków
O takim, ja bym to nazwała czasami wymądrzaniu się, to znaczy kiedy mówimy, kiedy wypowiadamy się, mówiąc słowami, posługując się słowami bardzo trudnymi, jakimiś słowami obcymi, wziętymi ze słownika, kiedy chcemy opowiedzieć o jakiejś sprawie, na której tak de facto się nie znamy, prawda? I bardzo często jest to chyba dzisiaj mylone z mądrością, mówi się o ten, to jest mądry, bo się tak mądrze wypowiedział, prawda, w telewizji, czy jakkolwiek publicznie, a na dobrą sprawę za tymi słowami niewiele często idzie z takiego rozumienia świata, bo ważne jest tutaj to, żeby właśnie to rozumienie szło za tą naszą wiedzą. Wiedza i rozumienie to nie to samo, a za rozumieniem praktyczne postępowanie, takie zgodne z no, naturą rzeczy, z którymi mamy do czynienia. I czy możemy powiedzieć, czy w ogóle jest to uzasadnione, żeby powiedzieć, że głupota jest przeciwieństwem mądrości, czy może to są, może głupota jest zupełnie z innego jakiegoś pułapu, prawda, naszego nastawienia do świata, bo jeżeli mądrość jest tym rozumieniem i zastosowaniem praktycznym, odpowiednim do rzeczywistości tego rozumienia, to czy głupota byłaby nierozumieniem, czy jeszcze czymś innym? To może kontynuując to, co wcześniej powiedziałem, czyli mówiliśmy o pewnym stanie, że ten stan bycia mądrym może się człowiekowi udzielić, no to skoro może się udzielić stan mądrości, to i może się udzielić stan głupoty. Tak samo jak może nam się udzielić stan zakochania i każdy inny stan. I rzecz w tym, czy my ten stan rozpoznajemy, czy nie. To jest pierwsza rzecz. Tak też rozumiem praktycznie to nawołanie i tą słynną sentencję poznaj siebie, czyli w tym poznaniu, o którym Andrzej mówił, w tym dążeniu do rozumienia, przede wszystkim też rozumienia samego siebie, my poznajemy swoje zachowania. I teraz w ramach tego poznawania z czasem zdobywamy jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę, więc mądrość też mogłaby polegać, tak rozumiana mądrość, na tym, że rozpoznaje określone stany i tym stanom podporządkowuje się. I teraz chciałbym to może głębiej wyjaśnić. Andrzej wspomniał o tym, że no, człowiek może na przykład podporządkować swoje rozumowanie emocjom i na przykład nawet jak coś jest niefajne, no to optować za tym, co jest niefajne, niepożądane czy przykre dla kogoś innego i robić to z premedytacją. No to w tym wypadku moglibyśmy powiedzieć, że intelekt podporządkowany jest na przykład jakiemuś afektowi, załóżmy zemście, czy chęci zrobienia komuś krzywdy. Jeżeli ten ktoś by rozpoznał, że on właśnie działa w taki sposób, że podporządkował swój intelekt, swoje rozumowanie tej emocji właśnie, no to jako człowiek inteligentny, czy byśmy powiedzieli mądry, nie dopuściłby do tego, żeby takie rozumowanie w nim powstało. Trochę tak, na takiej samej zasadzie, jak nie chcemy, żeby choroba się w nas rozwinęła, czy jak mamy zadrę, no to staramy się ją usunąć, czy nie pozwolić, żeby ona dłużej z nami była. Tak samo tutaj, skoro to rozumowanie by prowadziło do tego, co nie jest zgodne ze mną, nie z moimi wartościami, no to nie dopuszczam do tego. Więc rozpoznanie tego, co się dzieje, jak ja rozumuję, czy to moje rozumowanie jest podporządkowane na przykład afektowi jakiemuś, decydowałoby o tym, czy to, co się dzieje, właśnie jest tą głupotą czy mądrością. I tutaj może warto by było nawiązać do tego stanu, który był rozpoznany przez antycznych, czyli stanu równowagi między sercem i umysłem. Więc jeżeli serce zawładnęłoby rozumem, i właśnie afektywnie go prowadziło, no to mogłoby dojść do takiej sytuacji, w której człowiek robi coś, czego de facto nie chce, albo czego nie przewiduje konsekwencji, bo jest na tyle zaćmiony tą emocją, że nie jest w stanie rozpoznać, co właściwie się z nim dzieje i jakie to będzie miało konsekwencje. I tutaj jako przykład można podać, że często powiemy coś w złości, ale później przepraszamy za to, co żeśmy powiedzieli i mówimy, wcale tak o tobie nie myślałem, przepraszam cię za to. No to wtedy jest pytanie, co się z nami działo, kiedyśmy wypowiadali te słowa. Byliśmy przeświadczeni, że to tak jest, jak my mówimy, ale później się okazuje, że nie. Czyli w afekcie coś powiedzieliśmy, nawet być może byśmy to uzasadnili, ale później się okazało, że jak emocje opadły, wrócił nam rozum, no to rozpoznaliśmy to za niewłaściwe i teraz przepraszamy.
No to skoro tak, skoro to się może zmieniać, no to jedną z ról człowieka jest rozpoznawać, co właściwie z nim zachodzi, co się zmienia i kiedy człowiek to rozpoznaje, no to może się skłaniać ku jednemu porządkowi bądź drugiemu, ale dokonywać pewnego wyboru. Jeśli tego nie ma, no to można powiedzieć jest pozbawiony narzędzia, czy też można powiedzieć ogłupiały właśnie, bo nie ma wyboru. Może zrobić tylko to, co jego emocja czy silny afekt powoduje. Proszę bardzo. Chciałem, nawiązując bezpośrednio do tego, co mówił Tomek o tej przewadze emocji nad rozumem w niektórych sytuacjach, czy w przypadku niektórych ludzi, powiedzieć, że jednak nie zawsze to świadczy o głupocie, prawda? Mamy na przykład bardzo ważny dla każdego prawie z nas temat miłości, w której niewątpliwie następuje przewaga emocji i uczuć, czy najpierw uczuć, potem emocji nad rozumem. Ale nie nazywamy kogoś, znaczy zdarza się, że w jakichś konkretnych sytuacjach, że na przykład rodzice nazywają głupotą zakochanie się córki w jakimś nieodpowiednim kandydacie, ale ogólnie biorąc tego rodzaju, czasem to się nazywa szaleństwem, wręcz nie nazywamy głupotą. I jeśli to weźmiemy pod uwagę, to wydaje mi się, że dostrzegamy, że to jednak głupota to jest takie pojęcie, które w jakiejś mierze dotyczy rozumu, czy nieużywania rozumu, ale nie tylko, że jeszcze musi być jakaś zła intencja w tym nieużywaniu rozumu. Zła, to zresztą Tomek o tym napomykał, nie tylko w tym sensie, żeby komuś zrobić krzywdę, ale na przykład w tym sensie, że udajemy, że używamy rozumu, na przykład wymądrzając się, tu nawiązuję do twojego pytania, ale nie po to, żeby się zrozumieć wzajemnie, albo żeby, jak Kant pisał, współmyśleć z tą osobą, a jego zdaniem to współmyślenie jest właśnie drogą do mądrości, tylko po to, żeby mu pokazać swoją przewagę, albo żeby naszym widzom pokazać, kto tu jest naprawdę mądry, prawda? A rozpoznanie mądrości, poza rozpoznaniem na przykład wartości czy ważności niektórych rzeczy, co też jest bardzo ważnym aspektem czy atrybutem mądrości, to rozpoznanie mądrości jest ogromnym problemem we współczesnych czasach, tak jak sugerowałaś, bo moim zdaniem rzeczywiście ta metoda wymądrzenia się jest na ogół bardzo skutecznym tworzeniem złudzenia mądrości u ludzi, którzy są niepewni siebie, a prawie wszyscy jesteśmy niepewni. Ja mówię o pewnym rodzaju niepewności, które też jest atrybutem mądrości, ale to nie chodzi o ten rodzaj niepewności, który skutkuje tym, że jak kogoś nie rozumiemy, to wydaje nam się, że jest bardzo mądry, prawda? A to jest bardzo częste zjawisko, na przykład gdy nie matematyk słucha matematyka, który jakoś się obnosi z tą swoją matematycznością. Wiem o tym nawet z konkretnych wywiadów, które kiedyś prowadziłem. Dziękuję panowie serdecznie. Niestety my już musimy kończyć, bo nasze rozmowy są zachęcające do przyjścia na wystawę. Na wystawie jest taka równoważnia, waga taka. Na jednej szalce są odważniki i na drugiej, w zależności jak są ustawione, przeważa albo głupota, albo mądrość, bo tak te szalki są oznaczone. I ja proponuję, żeby to, co powiedzieli panowie, było właśnie takim asumptem do tego, żeby tutaj przyjść i samemu rozważyć przy pomocy choćby takiej wagi, jak balansujemy w naszym życiu między głupotą a mądrością i co możemy zrobić, żeby raczej kierować się i rozwijać w stronę właśnie tej mądrości i takiej dobrej praktyki życiowej. Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękuję bardzo.